Panie burmistrzu, dziś znajdujemy się na ulicy Koszalińskiej w Szczecinku. Niedawno ta ulica przeszła całkowitą metamorfozę. Przypomnijmy mieszkańcom, co takiego zostało wykonane tutaj. Dokładnie 24 marca ubiegłego roku przystąpiliśmy do przebudowy odcinka ulicy Koszalińskiej. Mówimy tu o zakresie, który rozpoczął się przy zbiegu z ulicą Kościuszki, a skończył na włączeniu z ulicą Mierosławskiego na wysokości Ronda Zawadzkiej. Także ten zakres został wykonany. Ja powiem szczerze, że była to jedna z bardziej zaniedbanych ulic na terenie tutaj Szczecinka. Kilka lat wcześniej przejęliśmy ją od Powiatowego Zarządu Dróg w pakiecie porozumienia się z panem starostą Krzysztofem Lisem. No i po prostu przejęliśmy tytuł prawny do tej ulicy, ale także ten zakres, który stał przed nami, jeżeli chodzi o zrealizowanie. Oczywiście całość inwestycji 2 miliony 457 tysięcy, jak na 400-metrowy odcinek, to dosyć dużo, przyznam się szczerze, ale to dlatego, że tak jak wszyscy mieszkańcy Szczecinka wiedzą, przede wszystkim i kierowcy, i ci, którzy tutaj mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie i przy ulicy Koszalińskiej, wiedzą, że to jest stara, wąska zabudowa, intensywnie zabudowana, z dużą ilością terenów utwardzonych, a to się wiąże od razu z przebudową całkowitą sieci kanalizacji deszczowej, ale także tutaj w tej całej infrastrukturze i biorąc pod uwagę intensywność zabudowy, musieliśmy rozwiązać przede wszystkim też problem z miejscami postojowymi. I właśnie na tym krótkim odcinku, w wyniku różnego rodzaju rozwiązań projektowych, udało nam się uzyskać 74 miejsca postojowe. Oczywiście są też miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Mi się wydaje, że to jest naprawdę dobrze z punktu widzenia organizacji ruchu, pasa drogowego, ale i też miejsc postojowych, naprawdę bardzo dobrze zagospodarowana przestrzeń. Tutaj mieszkańcy borykali się z problemem podtapiania. Czy po tym remoncie ten problem zniknął? Docierają do Was takie sygnały, że został już rozwiązany? Jeżeli chodzi o samą ulicę Koszalińską, uważam, że on w 100% został rozwiązany. Mamy sygnały, że ulica Zielona boryka się jako przylegająca jeszcze z problemami z deszczówką. Niemniej jednak parametry tych wszystkich urządzeń, które zostały wbudowane, powinny być wystarczające i satysfakcjonujące. Tutaj też taką nowością, patrząc na przejeżdżające samochody, zwrócił uwagę na próg zwalniający płytowy. To jest wyniesienie całego skrzyżowania, czyli mamy tutaj praktycznie na wszystkich kierunkach zabezpieczone i podkreślone przejścia dla pieszych. Nie ma kierowcy, który by nie zwolnił przed takim rozwiązaniem wyniesienia skrzyżowania. Także wszystkie rozwiązania, które udało nam się tutaj wprowadzić, mnie jako inżyniera bardzo satysfakcjonują, a mam nadzieję, że tutaj mieszkańcy też wiedzą o tym, że miejsca postojowe się pojawiły. Wąska ulica, która miała bardzo ograniczone przestrzenie do widoczności, ta poprawa przy poruszaniu się, przy przejściu na drugą stronę ulicy diametralnie się poprawiła. Jeżeli dodamy do tego jeszcze nowoczesne oświetlenie energooszczędne, które zostało tutaj wybudowane, także jesteśmy po oddaniu tej ulicy do użytkowania, wstęgi nie przecinaliśmy wprawdzie, niemniej jednak już teraz wykonawca zakończył wszystkie w 100% prace. A czy możemy śmiało powiedzieć, że realizacja tej inwestycji wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta? No ja uważam, że jeżeli chodzi o rozwiązanie w ogóle połączenia centrum miasta, czy z osiedlem Koszalińska, czy z osiedlem Zachód, mamy dzisiaj dwa równorzędne ciągi komunikacyjne, czyli ulicę Koszalińską i ulicę Kościuszki. Także na pewno była to potrzebna inwestycja. Intensywność i ilość samochodów, która jeździła ulicą Kościuszki, dzisiaj naprawdę uległa diametralnemu obniżeniu. Tutaj ta oferta dla kierowców jest naprawdę, naprawdę satysfakcjonująca wiem, że ta inwestycja była potrzebna i dlatego tę ulicę miasto Szczecinek przejęło i w tak szybkim czasie przebudowało. Panie burmistrzu, kilka lat temu w Szczecinku powstała specjalna strefa ekonomiczna. Ona powstała po to, aby ściągnąć z naszego miasta inwestorów. Co aktualnie dzieje się, jeśli chodzi o te tereny? No, jeżeli chodzi o
Słupską specjalną strefę ekonomiczną, bo do takiej strefy tereny należące do miasta Szczecinek i nie tylko zostały wpisane. No, trzeba przypomnieć sobie, że od 2007 roku do 2013 roku trwały intensywne prace polegające na wybudowaniu infrastruktury, uzbrojeniu tych stref i tak też powstała ulica strefowa łącząca tutaj ulicę Leśną z ulicą Warińskiego. Uruchomione wówczas zostały tam naprawdę kilkadziesiąt hektarów. No, mój poprzednik, powiem szczerze, miał dużo szczęścia, 32 hektary nabyło od niego firma Kronospan i to był potężny zastrzyk finansowy. No i teraz tutaj jest pewna dowolność, jeżeli chodzi o potencjalnego właściciela takiej strefy. On decyduje, kiedy kolejne kroki, jakie będzie zabudowywał. Natomiast kolejne tereny, które znajdują się w strefie ekonomicznej, dzisiaj mam nadzieję, że doczekają się swojego nowego właściciela. Jest to spowodowane tym, że na terenie, w obrębie granic naszych administracyjnych miasta została wybudowana wcześniej obwodnica. A teraz wiemy, że są kolejne tereny, kolejne etapy rozbudowy inwestycji, co wiąże się z tym, że tereny przy tym przyległe stają się coraz bardziej atrakcyjne. No i tak jak wszyscy wiemy, wylot na Koszalin, tam właśnie znajduje się ponad 8 hektarów terenów dedykowanych do zagospodarowania docelowego. Tak jeszcze woli przypomnienia, w 2018-2019 roku mieliśmy duże zainteresowanie firmą Moje Bambino, które chciało realizować tam potężną fabrykę, niemniej jednak warunki energetyczne i deficyt ilości energii, jakie dopływał do Szczecinka, wpłynął na to, że ta inwestycja nie mogła zostać uruchomiona. My w międzyczasie zrobiliśmy wszystko, monitorowaliśmy wielokrotnie i sieć średniego zasilania miasta została zabezpieczona w sposób taki, że mamy już dzisiaj nadwyżki zabezpieczenia energii. To też taki problem, z którym musiałem się zmierzyć, bo po zdiagnozowaniu i na tym właśnie przykładzie dowiedzieliśmy się, że ta polityka energetyczna mogła być prowadzona nieco bardziej odpowiedzialnie. Natomiast dzisiaj Szczecinek już jest zabezpieczony energetycznie, Szczecinek dzisiaj już ma rezerwę, Szczecinek już może sobie pozwolić na wprowadzenie dużego inwestora, który zgodnie ze swoimi warunkami będzie potrzebował większej ilości energii. Także są ogłoszone już dzisiaj przetargi, tam mamy kompleksy dwóch działek, łącznie 8,5 hektara. Te dwie nieruchomości zostały też wycenione przez biegłych. Wszystkie ogłoszenia znajdują się na stronach miasta. Jedna działka kosztuje 3 miliony 900, mniejsza, niespełna 4-hektarowa, ta powyżej 4 hektarów kosztuje 4 miliony 300. Mówimy o cenach netto, które są cenami wyjściowymi. Określony jest też poziom postępowania. Także biorąc pod uwagę zainteresowanie w ostatnich miesiącach tymi nieruchomościami i tym, że odcinek Szczecinek-Bobolice będzie realizowany, mi się wydaje, że to jest na pewno coś, co skłania inwestorów potencjalnych do tego, żeby myśleć o Szczecinku, bo otwiera nam się naprawdę dobry ciąg komunikacyjny. Przestajemy być już po prostu wykluczeni jakby z tego pomysłu skomunikowania Szczecinka szybkimi drogami ruchu. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo.